Yay, the thick cousin. Hello. Kopala z The Thick Adventure, żeśmy się nie widzieli. Tak naprawdę tylko od środa, ale kto by się przejmował takimi debatkami? A na czym żeśmy ostatnio skończyli? To jest dobre pytanie. Mamy te trzy podstawowe, mamy model F. Nieźle. Powiedziałbym, że jest nieźle. Stąd już chyba nic więcej nie mogliśmy zrobić. Wracajmy do bazy, yes. I zobaczmy, czego mogą chcieć od nas w bazie. Jeżeli w ogóle czegokolwiek. Uroki tego, że nie gram tego codziennie. Tylko co jakiś czas są takie, że nie do końca pamiętam, co ostatnio się działo. Więc będzie intensywny przypominanie sobie, co się ostatnio działo. Taka piękna, pusta półeczka. Cześć Luna, witam. Miałem ochotę zrobić jakiś bardzo śmieszny primap i to wiesz... Żart, ale niestety mi się nie udało. Trochę za późno miałem możliwość ogarnięcia tego. Potowałeś mi w mojej doli. Wytłumacz mi, na czym polega twoja niedola. Jak będę wiedział, na czym polega... A, jesteś przeziębiona. Tak, tak, nawet wspominałaś. Gdyby facet powiedział, że umiera, jak jest przeziębiony, to by powiedzieli, że zachowuje się jak facet. Nie no, że śmieszkuje, żeby nie było. Bo sam przeziębienia dość paskudnie przychodzę. Więc wiem, że to jest... Wolę chyba być porządnie chory niż przeziębiony w większości wypadków. Bo kiedy mam jakieś zwykłe przeziębienie, to czuję się tak kompletnie włamany. Może. A kiedy jestem porządnie chory, to czuję się raczej nieco lepiej. Jakby wiem, że na dłuższą metę będę czuł się paskudnie, ale wyższa gorączka zawsze sprawia, że czuję się lepiej niż gorzej. A gdzie mieliśmy iść? To jest dobre pytanie. Nie będziemy jej pewnie podane? Będziemy jej podane. A tak, chyba musieliśmy się przetransportować do Sage Trinity. Nie mam backfire, na filmie to nie ogląda. Przed chwilą był dosłownie backfire, proszę mi tu nie marudzić. Dosłownie skakiwałem backfire'em. Parę pięter wyżej. Więc proszę mi tu nie mówić, że nie mam backfire'a. Nie, tu chciałem. Zaklikałem za szybko. Delirium pewnie pomaga. Trochę. Mam wrażenie, że jak jestem bardziej chory, to mnie mniej łamie w kościach przede wszystkim. No ja go nie widzę. Przyszedłeś w takim momencie, co ja ci mogę powiedzieć? Czyli chyba musimy się tam przejść na piechotę od pociągu? Na to wygląda. No dobra. Proszę cię bardzo. Dopóki się da, to używam backfire'a. W pewnym momencie pewnie się nie będzie dało, ale to inna sprawa. Ale póki to backfire.exe. Chciałbym umieć go porządnie wykorzystywać, bo tak to zawsze mam wrażenie, że te jego skoki mi wychodzą absolutnie paskudnie. Mogę, że oni się nie przejmują, że taki backfire sobie tutaj skacze zamiast modelu A. Powinni się choć trochę przejmować.
No dobra, to chyba koniec magicznych przygód Backfire'a, chociaż nie, to się jeszcze da. Aczkolwiek tylko adres nie ma moda X przynajmniej. I mean! To nie jest tak, że ich kompletnie nie ma! Po prostu zaczynasz z modelem A. Na model Z i model X trzeba sobie po prostu zapetować. Sam wolałbym, żeby modele Z i X były szybciej w grze, ale co ja mogę? Generalnie nie jestem jakimś wielkim fanem, jeżeli chodzi o te, o modele w ZX-ie. Znaczy inaczej. Modele jeszcze jak cię mogę, ale... Tak, nawet nie chciałem twoić. Modele jeszcze jak cię mogę, bo modele są bardzo podobne do tego, co mamy w ZX-ie pierwszym. Ale to, co dostajemy z pseudoidów, jest dla mnie w większości takie typowo, bo akurat potrzebujemy, na przykład, nie wiem, wyskoczyć wyżej czy coś. Już zaoszczędzenie czasu sobie, tak? Pozwolą mi to było przejść, czy nie? Pozwolą. Dobra, i to nas ostatnio nie było już, więc czas na tak zwany nowy content. Stać mnie na to... Nawet jeżeli to nie chce mi się. Hit weaponkami. Okej, czyli musimy dostać się na windę. W ogóle gra mi nawet nie pozwala się jeść w Backfire'ze, bo ja tylko chcę z kimś pogadać, albo odpala się jakaś kacenka, to z automatu przechodzimy na modela. Więc to nawet nie jest tak, że ja go zmieniłem. To po prostu gra stwierdziła, nie. Nie możesz używać modelu Backfire'a, żeby gadać z innymi ludźmi. No dobra, no nie, to nie, no. A propos. O, można tu naładować te tanki. Nice, co jeszcze macie? Tu nic nie mają. Kiedy wyszło do TikTok Advent? To jest bardzo dobre pytanie. Kiepsko to kasowanie jak żelandol nie spadł. Kiepsko to kasowanie jak nie wypadło z tego żelandolu jakieś żarcie. Mogę to powiedzieć, że The TikTok Advent to jakiś 2011, ale też sobie głowy za to uciąć nie dam. Dobra, nie zabiję sobie Steama tym, że jakiś inny Steam będzie leciał w tle. The TikTok Advent. O Boże, ZX Advent jest dużo starszy niż myślałem w takim razie, bo najwyraźniej to 2007. Nie, sobie byłem przekonany, że ZX Advent później wyszedł. Wychodzi po prostu jaki stary jestem, że mi się wydaje, że to było w miarę niedawno, to 2007. Dla mnie DF był niedawno, okej? Okay. Taki nawet pasuje, że po X8? No tak. A weź. Resident 7 wyszedł tutaj 10 lat temu. No, tak to już bywa. Jest dużo gier, gdzie się łapie na tym, że mi się wydaje, że one wyszły w miarę niedawno, a były jakieś 100 lat temu. Ostatnio mieliśmy jakieś takie głupie wyliczanki typu, że coś wyszło 20 lat temu, coś wyszło 25 lat temu i tak dalej. Tutaj się aktywuje, bo pamiętam, bo to początek lokacji. Zaszkodzić, nie zaszkodzi. Cześć, Pasko, witam. Czemu nie każe, nie pozwalacie mi się iść w Backfire'ze? Halo? Backfire? Can I backfire? Yes? Najgorsze jest to, że nie mam odpiski, to gdzie jest w tej chwili. Nie chciałem tu powiedzieć by the way, ale uniknąłem obrażeń, więc wszystko zgodnie z oczekiwaniami. Tutaj kryształ i nie trafiłem.
chce się zamęczać, to mogę trafić. To jest ta jedna rzecz, której Backfire, że to bardzo nie lubi i podobnie jak w większości ognistych ataków ogólnie w serii, że one tak podpalają na chwilę. I wtedy przeciwnicy mimo to nie umierają, tylko są tylko podpaleni. Gdzie wydaje mi się, że powinni już umrzeć. I bardzo często się na tym łapie. Ale to mówię, to nie jest wina Backfire'a, że tak powiemy, tylko wina tego jeziora ogniste ataki całej serii. Włącznie z Zerami. Gdzież ja bym śmiał szkolować Backfire'a? Ja bym nigdy czegoś takiego nie zrobił. Więc to Backfire najlepszy pseudoroid. Coś tam poprzeczka nie jest zawieszona wysoko. Problem umiejętności? Ja się nie kryję z tym, że ja mam problem umiejętności w ZX-ach. Ja to wręcz notorycznie powtarzam. Jakoś z Rami nie mam takich problemów jak z ZX-ami. Nie mam zielonego pojęcia, z czego to wynika. Gdzie na ogół nie słyszę opinii, że ZX-y są jakieś trudniejsze niż Zera. I to, że tutaj nie steruję Zerem, też nie jest wymówką, bo z ZX-em pierwszym też miałem problem, a tam mam efektywnie moduł 0. No i co, da się przejść Backfire'em etap? Da się przejść Backfire'em etap. O, to nic nie ma doskonale. Nie, no tak... Do przechodzenia etapów Backfire nie jest imo, dopóki nie musimy skakać po ścianach, bo wall jump Backfire ma paskudne. Target acquired. Initiate information analysis. Commence planned combat procedure. Input response. Oh man, this guy's the weirdest of them all. Invalid input. Input response. Czyli jeżeli go zignorujemy, to pozwoli nam przejść dalej? Dobra, bo to aż. Dobra, jak się walczy od cieniakiem? Na pewno źle, bo to model fantomowy. Jestem niemalże pewien, że używanie akurat Backfire'a na ten model może być nie najmądrzejsze, ale spróbujemy. Agadamet. No nie powiem, nie wygląda to za silnie. No Chyba jednak zrezygnuję z tego niemądrego pomysłu i spróbuję z nim powalczyć normalnie. Backfire jest odrobinę za duży na unikanie dużej części ataków. A to, że ja mam problem umiejętności, to już zupełnie inna sprawa. Co widać po tym, że nie unikam ataków nawet jako nasz model A. Fajnie, że kopniaki Backfire'a się odbijają. No to jest akurat fajne, tylko nie można ich za bardzo chainować. Jakby się dało, to na pewno byłoby to dużo wygodniejsze. Czy ja mogę, tak? Chyba nie chcę tego sprawdzać. Akurat. Nadziałem się. Dość wolna mi ta walka idzie i mam wrażenie, że przynajmniej po części z mojej winy. Skoczyłem w to, jak idiota. Spadnę? Okej, spadnę. Nie na mnie, to jest... skoczyłem w to. Jezus, Phantom, uspokój się.
Wezmę sobie łyknę tanka dla świętego spokoju. Bo zawsze nie pchają o ten atak. Nice. No, umarłbym bez tanka, ewidentnie. Skoczyłem w to niepotrzebnie. Dobra. Jakby ktoś miał enemy typy z DMC. Powiem szczerze, nie grałem w DMC, więc nie wiem dokładnie na czym polega enemy typ. In present condition, retreating. Mogę się domyśleć po nazwie, ale pewności nie mam. Dobra, dostajemy model P. Model P jest pod jednym względem jednocześnie fajny i irytujący. Fajny pod tym względem, że dostajemy mapkę na ciemne ekrany. Tylko to, że ją dostajemy, implikuje, że będzie ona potrzebna na ciemne ekrany. To się nikak można skakać, no to rzeczywiście by się przydało. Tak, gdyby dało się gumba stompować przeciwników, choćby tych słabszych backfire'em. O mój Boże, ale to byłby przyjemny model do używania. Było wrażenie, że tym jak on może skakać na długie i w miarę wysokie dystanse, to on jest do tego właśnie stworzony. I fakt, że musimy ładować kopniaka, żeby zadać dość niskie mimo wszystko obrażenia. Nie będę kłamał, nie jest to najwygodniejsze. Model W was made by one of the Sage Trinity? That means that he and Prometheus are connected somehow. Behind the scenes. And it means that we can't even. I can't even. Zgadzam się. Trust the Sage Trinity, yet you still wanna go? I mean, to nam szkodzi. We won't be able to find out anything. One of the Sage Trinity is behind this, and I'm going to find out who it is. The data recorded on me is getting more and more outrageous. Z każdą chwilą jest coraz gorzej, a będzie tylko gorzej. Obaj. A propos średniaka. A w dużym skrócie możemy widzieć się w ciemnych ekranach, chwytać się jakichś takich krawędzi. To z takich najważniejszych rzeczy, do których raczej używam średniaka i nie modelu P. A dole widzimy taką, powiedzmy, mapkę. Ona trochę pomaga. Nie będę mówił, że nie, tylko jednocześnie nie jestem fanem tego, że ona implikuje, że w ogóle jest konieczne to, że są miejsca, w których ona pomaga. Model A ma jeszcze bardziej irytujący głos niż oryginalny Axel. To ja ci mogę powiedzieć, charakteru wcale nie jest lepiej. No dobra, tutaj mały gamtecik na wykorzystanie modelu P. Będzie naładowany atak cielniaka. A to jest to. Czy to jest bariera po prostu? Czas się przekonać, I guess. No to wygląda. Tak to szmata. Nie będę kłamał, wolałbym, żeby była nieco efektywniejsza, ale też nie można oczekiwać, bo wie ile. Tutaj pewnie się spada, co? A, tu się przepaść spada, więc musimy się chwytać. Błagam, powie się, że nie gram w Celeste, okej. Kiedy mówię, że błagam, powie się, że nie gram w Celeste, to mam głównie na myśli, że nie będę się pierdzielał w wszelkie możliwe skosy, nie skosy. Poznaję ten moment z Mega Man X. Nie byłby to pierwszy raz, kiedy w ZX-ach mamy nawiązanie do Intro Stage'a. Podobałbym sobie hapaków odrobinę. W miarę możliwości. Kopnanie to mi na to pozwolą. Okej, tyle chyba wystarczy. To czy ja stąd przeskoczę? To mnie zastanawia. Czy ja się muszę stąd cofać? Okej, tutaj możemy.
Nie chwyciłem się. Teraz na pewno się nie chwycę, bo nie mam założonego modelu P po iPhone'ie. I dobrze, że uświadomiłem to sobie w samą porę. Cześć, Bracenie, witam. No dobra. No to może tym razem uda mi się nie zrobić nic głupie. Go, Jezu, to było dobitnie. Tego chyba mogę chwycić, tak? A, mogę. Prawda raczej. A, mogę strzelić sobie. Nice. To, a, to mnie do dyskutku prowadzi. Myślałem, że może dam coś więcej. YOLO! Okej, okay, dada. Zastanawiałem się, czy to... Dada, czy nie? Czy dużo przegapiłeś? Dużo i mierzę siernaka, tylko bym powiedział. Więc raczej nie. O Boże, apteczka. I deska mi odjechała przez apteczkę. No nic. To tło dzisiaj to jest dosłownie this is fine. Spoiler, nie jest fine. Okej, okay, proszę, nie skoczymy. O, to kolejne nawiązanie do Mega Man X. Doskonale. O Boże, myślałem, że to mnie przetajczył i dlatego wpadłem. Dobry lepiec? Dziękuję. Zastanawiam się, czy gdzieś nie pominąłem jakiegoś upgrade'u. Nie dziwiłbym się, gdybym pominął. Ale mam nadzieję, że nie. I can't stand Mavericks. It's hard to believe that they're cooperating. They may be taking orders from a leader. What do they want? To make enemies with every nation on the planet? Tak, one planują zrobić tylko jeden skuteczny wpierd na całej planecie. What if they're just fed up with the world? What? What? A new rule for the evolution of the ultimate Mega Man. I to jeszcze mi powiesz, że to, że akurat Albert jest zły, to jest równie subtelne? And there's one scientist who wants to see that evolution through to its end. What are you saying? No, you didn't. Albert model Wily? Nah, can't be. I have a proposal to this world I've led for centuries. A system to come up with fair solutions based on the doctrine of the Sage Trinity. If you're opposed, then just try and stop me. Podoba mi się takie podejście. Jak ci nie podoba, to proszę wpierdol mi. Hey, isn't that biometal? Two of the ciphers have been broken. I wanted to stall her longer. Nigdy wcześniej tak się nie stało w tej linii czasowej. But she's developing faster than I had expected. Excellent, Ash. It pleases me. Huh? What do you know about me? Wiem o tobie wszystko. I know everything about you, as if you were my own daughter. I want you to grow, evolve, show me your strength. Because I am your father. Och nie, Albert wleci za okno. To na pewno oznacza, że nie przeżyje. Teraz inne kłamstwa, które chcielibyśmy tutaj wmawiać. I see. I'll tell you everything we know. With these mechanical bodies, we've been able to live for centuries. Takim to dobrze. When Albert became one of the Sage Trinity those centuries ago. Autodefenestracja. Autodefenestracja praktycznie.
He was already working on Model W, so I looked you up in our database, Ash. You looked me up? Was there any information about me? Yeah. Well, there was no data on you. It appears that you never existed. Aww. Jesteś w studiu, tu jesteśmy. That's impossible. I'm standing right here. Calm down. Yes, you most certainly are standing here. So it's possible that Albert erased your data from the database. I'm not exactly sure why, but I know this. He thinks you're special. Zauważyłem po tym, co do nas mówił. Owszem. Albert thinks that I'm special? Tak. Zupełnie jakby bardzo delikatnie to sugerował tym, że aż została stworzona na jego obraz. We have Maverick showing up all over the world. Albert has started hunting for food for his Model W. He knows the jig is up, so he's going for a Hail Mary. Let's go! Okay. I nagle cała motywacja poszła w pizdo. Come on! Let's go make Albert tell us everything he knows! And yeah, we can do heroic rescues along the way. What's wrong? Are you scared? Who, me? You've got to be kidding! Atta girl, that's the Ash I know! Znamy się, prawda, jakieś parę godzin, ale tak. No matter what Albert knows about you, that won't change who you are. The most important thing is what you do now. When we first met Axel, jako moralne wsparcie. That you wanted history to remember your name. A hero that put the past behind her and lived for the future. Nie, nie jest to Ash Ketchum. Nie chcę złapać wszystkich, chociaż sobie chcemy złapać wszystkie biometale. I can't believe you are giving me encouragement. Wonders never cease. Let's go, Model A. Our story isn't over yet. Właśnie, mamy jeszcze jakąś połowę gry przed sobą. Thank you, Ash. I have a new mission for you. I want you to stop Albert's plan and save our world. I've added new transport destinations to the transserver. I'm counting on you. Okej, czyli możemy się teleportować do nowych miejsc, chyba. To chciałbym patrzeć na model Backfire! I zobaczyć, gdzie możemy teraz polecieć. Jest 1 kwietnia, więc musisz udowodnić, że ten w sumie jest prawdziwy. Wiesz co, najgorsze jest to, że chciałem wrzucić sobie VTuberowy model i powiedzieć, że od dzisiaj będę VTuberem, ale nie udało mi się doprowadzić tego do jakiegoś sensownego stanu. Głównie dlatego, że wziąłem się za to jakieś pół godziny przed streamem. Także... no... plan nie wyszedł. Gdzie idziemy na początek? Floating coins, floating coins. To może być nie tak. Dzisiaj najlepszy dzień na pojedynczy X7 to najlepszy Mega Man. Tego bym nie powiedział, nawet w tej mapie jest. Co jeszcze nie zaraz powiecie, że latają, te nie latają? Proszę to ZX. ZX czy ZX? ZX. Bo staje się bez jakichś śmiesznych wybryfii, że pasujesz na normalny model, ale też na szkalę już teraz. Mówię, za odrobinę za późno się wziąłem za ten pomysł. Bo też przypomniałem sobie jakoś wczoraj czy przedwczoraj, że... ej, w sumie przecież ja nie mogę streamować poniedziałek o 10, bo jeszcze jestem w Olsztynie. No, używanie kompendium w Apokalipsy na no, niełatwych poziomach trudności jest absolutnie trudne moim zdaniem. Aha, czyli tutaj absolutnie nic nie ma i nie było warto. Doskonale. No dobrze. I prawie trzymali, co?
Oj, co zbyt wytrzymali, więc chciałoby się rzec. A nic, backfire, daje sobie radę. We Floating Twins kojarzę, że jest quest na Saptanka chyba? Tego mi się absolutnie nie chce robić przez to, że to Floating Twins i że to side quest. Z jakiegoś powodu, no bo jak wszyscy wiemy, to że sobie pogrindujesz to jest z naszych poziomów trudności. To w tym niezrozumiałego. To nie jest tak, że walki mają być trudne, tylko to, że musisz grindować więcej. Spędzisz wtedy więcej czasu na szukaniu relikwii i tyle. To jest z naszych poziomów trudności, czego nie rozumiesz. Pomyślałby ktoś, że to oczywiste. Albo kupić grindowe DLC, to też jest opcja. A, bo on mi nie pozwala skakać, rozumiem. Chyba to odchodzi. A, on mi nie pozwala skakać. Czy ja mogę? Mogę. Ale nie mogę go zniszczyć. Ale z drugiej strony mogę robić tak. Okej, teraz już nie skarcza jak jest. O mój Boże. Proszę, przestań! Okej, to już jestem bezpieczny. Nie lubię tych niewidzialnych przeciwników. O Boże, wiatr. On się wieje. Wieje gorzej niż Zakopanem. To tak akurat backfire może być odrobinę przydatne, I guess. Bo może trafiać tych przeciwników nawet kiedy są niewidzialni w miarę rozsądnie, bo ma dość duży, całkowity pocisk, że tak powiemy. Bo oni 8 hitów wytrzymują. Nic jak to patrzę po puls. Gdybym jeszcze miał telewizję. Czy ja mogę się tak wyrobić? Mogę. Oj! O Boże! Pożałuję tego? Nie pożałuję, that's fine. Tego pożałuję. Oj tak, tego zdecydowanie pożałuję. Albo i nie, żyję. Trzeci world point. Tutaj wieje w drugą stronę niestety. Telefon mi umiera, brzmi trochę jak ten. Jak... Ja i mój Kindle... O, to mi wydało więcej wrażenia niż myślałem. Brzmi trochę jak mój Kindle, jak jechałem, trzymałem się do nas. Zróbka. Żeby przeziębienie jak najszybciej się odeszło. Dobra, to chyba jestem... Tak, tu jestem bezpieczny. Wyatak 4, a weź nic mi nie opowiadał. Celest mnie bardzo intensywnie gnębi. Jeżeli chodzi o poziom trudności. Tutaj nie wiem, czy jestem w stanie to zrobić backfire'em. No chyba nie. Tak, chyba nie zrobię backfire'em. Przez to, jak wysoki jest jego skok i jak daleki jest ten wall jump. Wydaje mi się, że nie byłbym w stanie tego zrobić po prostu. Będę musiał nabić tą grę CLS. O, I wonder where this one is going. Tutaj zdecydowanie bym nie dał rady. Tak nawet zwykły model bym nie dał rady chyba. Dobra, koniec backfire'owania. Chcia-
chciałem, ale tutaj backfire za bardzo utrudnia życie. O, życie. Bardzo miłe z waszej strony. Impi for my kids, zaraz takie debaty ja wychodzę. Wow. To mnie wyjało dużo dłużej niż myślałem, że mnie wyje. Dobre pytanie. O, nice, to działa. Nie spodziewałem się, że to zadziała. A bo to tak powiedziała. Ciekawe. O nie! mam. Gro, czemu taka jesteś? Dobra, niech to przeleci. Najgorsze? He? Cie? To cholerstwo jest! No dobrze, już się zostawiam, I guess. Dobra. Tylko tutaj... Nie, ja tędy przejdę normalnie dalej. Myślałem, że tu nie ma przejścia z jakiegoś powodu. Pomyliłem z innym. To chyba ich dwóch było, yep. Boss to już boss, a ja chyba mam ostatnie życie. Będzie satan klany na potęgę. O ile to już boss, a to już boss. Ej, Olus! What's a model W do? Could this be the source of the gravitational anomaly? Yep. Inescapable destiny. So, you came, Mega Man Model A. But I'll be taking the Model W. Nie, że ja mam coś do powiedzenia. What are you doing collecting all those Model W's? That's a silly question. You call yourself a Mega Man, yet you don't even know the significance of Model W. You fear what you don't understand, and eliminate what you fear. It's because of foolish people like you that there is conflict. Nie, na pewno, bo nawet nie jestem nic wspólnego. I don't know what all that ideological babble was about, but it sounded a lot like a threat. So it is. In the world I have in mind, there is no place for idiots like you, Mega Man Model A. There's no place, kropka. Your time's up, fool. Czy Eolus może mi zadać 4 HP na hita? Pewnie może. Czas to naprawić. Czas też naprawić coś innego. Innego wodnego nie ma, więc chyba muszę się wdać na model A. Przysięgam, chronofor to taki mem, jeżeli chodzi o boss fighty. Za blisko byłem. Co ty planujesz? A, już widzę, co planujesz. O Boże, to jest podkłodny atak do unikania. Łechnę sobie tankę jeszcze. Okej. Czy on znowu? O mój Boże. Nie mam już HP-ków, ej? Yep. Nie zdążę, co? Chyba nie. O jest!
Co jestem głupi? A, jestem bardzo głupi. A, to było paskudne. Zasługuję na każde kegwo dzisiaj. Dobra, skipnijcie kasenkę, dajcie mi to potem bukwirę. Chciałbym, żeby ataki Backfire zdawały nieco więcej jednak. Bo to, że muszę ich jednak dość dużo razy trafić, jest paskudne. Wow, to było niebezpieczne. Znaczy, są sytuacje, w których Chronopos jest rzeczywiście przydatny, w tym na ostatniego bossa, z tego co pamiętam. I nie mam na myśli jego ability. Ale tak to rzeczywiście. Do walki bardzo rzadko jest Chronopos przydatny, tak poza włączeniem swojej ability. Bo Chronopos wymaga z definicji tego, żeby etap był wodny. Więc jeżeli nie mam wodnego etapu, to użyteczność Chronoposa maleje prawie że do tera. Nie powiem, że kompletnie do zera, ale jest tego bardzo blisko. Dobrze cię. Nice. Pytanie. Nie, to nie działa. Doskoczę. A, nie spadnę. Wow. O Boże. A mnie wróciło? Nie będę rzekał, bo lepiej być jak najwyżej chyba. W tym etapie. We need to be higher. Higher. Okej, okay, tutaj. Tam się w kolce prać nie będę. Ja mogę też przejmie. Myślałem, że się zmieszczę może, ale... Właśnie, bo ja... No, nie mam pełnego tanka w tej chwili. Ale naiwnie będę wierzył, że... Umiem odrobinę lepiej walczyć z Aiolusem i sobie poradzę. Wow, zwiera mnie! To może nie. Widzicie, ja chcę używać Backfire'a, ale gra mi nie pozwala. Bo problem jest to, że Backfire nie może się wpinać po ścianach takich parę innych modeli. Gdybym mógł, to bym go używał znacznie częściej niż używam. Dobra, daliśmy radę. No dobra. Dobra, nice. Wow, bez takich, nie to. I powinien mieć też więcej tanka, więc chyba będzie ok. Jeżeli nie wykaże się kolejnym skill issue, to powinno być okej. Okay. Cieplutko, no ba. Klimatycznie. A, to się przeskakuje. To się przeskakuje. Ech.
Bardzo precyzyjny tam jest na tym, zauważyłem. Na tych tornadach. O. Zobaczmy, czy tego się nauczyłem unikać i dlaczego nie. No. A prawie. Wiecie co? YOLO. Zaraz pożałuję tego YOLO, coś czuję. Yep. Fine. Fine. Dajcie mi się zmienić przez... No jest, bo nie mogę go zatapać. Ale to było od razu lepsze. A woeful miscalculation. To think that I could be bested by a plebeian. I'll never acknowledge one as ignorant as you, Mega Man. Your time's up, fool. I will right this world's wrongs. A bo dawaj mi model kwa. Nie marzyć. No, was w sumie taki Made in Heaven Mega Man? Trochę tak. Jestem zdziwiony, że na tylu botów działa, bo zazwyczaj podobne efekty nie działają na botów generalnie. O, wyglądają znajomo, czy nie? Jakaś połowa postaci wygląda, jakby była zupełnie tłumaczenie gry. Who is this guy? So I'm a blood relative of Albert? To sugerował. I know it's not easy. To biorąc pod uwagę, że oni implikowali, że mają mechaniczne ciała, robi się coraz bardziej niepokojące. It's true that Albert knew more about technology than anyone, but we had no idea that that was the kind of man he was. We should have known better. Powinniśmy spodziewać się, że Albert Wiley jest zły. I was kind of prepared for it. But if it's only a matter of becoming a Mega Man, then I'm no different from Eolus. There must be a reason that Albert treats me special. I guess the only one who knows that is Albert. Może on po prostu chce nam wejść w głowę. Gravity in the area should normalize momentarily. Head to the next destination. Jasne, tylko najpierw bym wolał w miarę możliwości wrócić do terminalu. A używając Eolusa możemy zrobić Erdasha w powietrzu do góry. I możemy też hoverować. Jeżeli będziemy patrzeć na ten dodatkowy ekranik jako model H, to możemy sprawdzać dane na temat przeciwnika. Nie chciałem rośparka. Chciałem model H. Skrzydła wyglądają jak takie bardziej nietoperzowe, mam wrażenie. No dobra. 300 kryształków. I dajcie mnie zapis. Pierwszy pasek biometali uzupełniony. Dobra, gdzie lecimy dalej? Gdzie by pójść dalej? Zastanawiam się, czy nie pobiegać trochę z modelem H. Nie boga mnie będzie rzucać model A cały czas. A, śnieg? To ciekawe. Śnieg taki jak na Wielkanoc, gdzie jest 20 stopni.
Chyba pozwólcie, że wezmę najlepszy model. Ja też powiem, że nie będę żałował swoich decyzji już za jakieś 5 sekund. Tutaj wydaje mi się, że dość dobrze jest używać modelu P. Przez to, że on odkrywa jakieś niewidzialne rzeczy. Więc będę się zastanawiał, czy nie chcę tego zabić. Okej, czyli nie padają po prostu na dwa razy. Jak szkielety w Dark Soulsach. Wow, dużo was było. Jednocześnie kojarzę, że skrapiat ma miejscami bardzo paskudne mechaniki. I zobaczymy, czy dobrze pamiętam. Tutaj na pewno jest niepotrzebny model, to już widzę. Na Rzeczku na pewno gadzić nie będę. A potrzebuję modelu P. Chyba nie będę już wychodził z modelu P w takim razie. Bo jest wiele miejsc, gdzie będziemy musieli się czegoś chwytać, gdzie będą jakieś mniej lub bardziej widzialne rzeczy. Więc sobie nie, że mogę już nim zostać chyba. Zdążę czy nie zdążę? Zdążę. Wellpick do dwójki. Ach. Boże. Dok się boję takich miejsc, bo nie wiem, czy one mnie rzucą w przepaść, jak będę próbował przeskoczyć. Dobra, tutaj... Phantom pokazuje, na które drzwi są takie właściwe, a które nie. Więc możemy w miarę bezpiecznie przez nie wchodzić. Z tego co pamiętam, wchodzenie przez nieprawdziwe albo na stop, albo ma możliwość zrzucenia nas w jakiejś przepaści dziwne, śmieszne. A propos dziwnych, śmiesznych rzeczy. A ja tak właśnie z tego nie chcę i wpadnę w przepaść. Taka nie jeden, aż coś da jeszcze. O, a propos paskudnych rzeczy. A. O Boże, to wygląda paskudnie. Jep, coś tak czułem. I to mnie tu co... Czemu co nie zapamiętuję modeli? Właśnie, czy ja nie mogę zrobić tego tak? Móc mogę, tylko to nie do końca działa tak, jak bym chciał. Tu mogę potrzebować kolegi Tenopelta i nie zawaham się go użyć. Phantom bez. I drzwi poprawne są te albo te. Wejdźmy w te. Pojebie mnie. Znowu nie jestem modelem P. Ten grobowiec będzie waszym grobowcem. Kiedyś jak byłem młodszy, to trafiłem bardzo dobrze wskazać Asterixa.
Teraz już chyba ta bazę nie pamiętam, Kleopatę. W sensie będę kojarzył, że coś jest cytatem z tego filmu, ale niekoniecznie, że jestem w stanie sam go przytoczyć tak natychmiast głowy. Dobra, co my tu mamy? Cześć, droga, witam. Tam chyba dało się dość szybko przebiec w ten sposób. To mi nic nie daje. Pytanie, czy ja muszę iść na dół, czy na górę? Próbuję na dół. To jest bait. Dobrze, widziałem, że to bait. To są legitne drzwi, ale chcę najpierw... A Boże, ja się... Zapominam, że ja się mogę switów chwytać, szczerze mówiąc. To się zdaje takie nieoczywiste trochę. Oho. Doskonale. To chyba nie do końca to chciałem zrobić. Unless... O Boże. Bardzo paskudnie, że się chwycił tego skitu. Czy ja tam będę miał iść? Nie, na pewno nie tędy. Nie! Ja go zabiłem wcześniej. Czy ja chcę dalej odpalać skrapie? To jest dobre pytanie. Mam wrażenie, że chcę zrobić coś jeszcze głupszego. Tak zwane coś, czego teraz pożałuję. Czy ja chcę zrobić coś, czego pożałuję ten jakieś 5 sekund? Pewnie chcę. Tylko potrzebuję do tego dokonać drobnej zmiany. Więc uno momento, por favor. Data zobowiązuje i w ogóle. Jestem pewien, że już za niedługo dostanę parę wiadomości na Discordzie o treści XDD. Ale to już zupełnie inna sprawa. Zobaczymy, jak długo w mi mental nie siądzie.
Proszę się nie przejmować, ja to zaraz ogarnę. Przysięgam, że zaraz to ogarnę, ale to jeszcze nie jest ten moment ewidentnie. Zaraz się okaże, że tego się nie da przechwytywać i będzie mi smutno. Nie no, powinno się dać, nawet jeżeli z jakiegoś przekrętego powodu nie mam tego na liście rzeczy do przechwytywania. A zróbmy tak i zobaczymy, czy to działa. Streamlapsy bardzo nie chcą, żebym to robił ewidentnie. I mi się to nie podoba. A może jednak, dziękuję. Mental będzie się dany, jak to mówił klasyk. Hejcie, jeszcze tylko ustawię na tym, na Twitchu, żeby było to, co trzeba. Kategoria. Tak, tak, oczywiście, że lecimy w Stade. Z góry mówię, ja nie Sevik, więc będą intensywne wyjebki i nie przejdę nigdzie dalej. Dobra. Muszę sobie przypomnieć, jak się w Sega grało, bo chwilę w nią nie grałem. A, grało się tak, tak, tak. A, jak to się robiło, jak to się robiło? To nie jest Backfire. Miej na tytuł i kategorię, proszę mi tu nie marudzić. A, Jezu. Już sobie przypominam, z czym był tu problem. I to bynajmniej nie z moimi skosami, bo z tym zawsze jest problem. Ulala. To powiedział szybciej niż myślałem, że poleci. A te skoki są strasznie precyzyjne i nie często mi wychodzą, mam wrażenie. To drugi, trzeci pokój to ostatni pokój, to na pewno. No dobrze. Przynajmniej ja. Udało się dojść, to mi zazwyczaj nie wychodzi. Ach. A i teraz jak to się robiło? A już wiem, jak to się robiło. Niestety. Ja jest precyzyjnie z czasem mega precyzji. Kurwa. Pierdolisz. Be. No, zwłaszcza jeżeli mówimy o Seaside'ach. To tutaj się jak najbardziej zgodzę, że to wymaga precyzji. Z czym u mnie jest nie najlepiej. Pół żartem powiem, że ja brutforsuję swoje podejście do CLS. A, kurde. Zrobiłem dobrze, ale potem nie przemyślałem, co chcę dalej zrobić. Bo schwyciłem się tam, gdzie trzeba, tylko niepotrzebnie ten. Niepotrzebnie od razu skoczyłem.
Czekam tylko na moment, w którym zaczną mi skoty poić wtedy, kiedy nie chcę. A, pa, 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 pa. Ach. Tego się chyba nie da zrobić bez zrobienia tego śmiesznego wall dash jumpa. Więc chyba nawet nie będę próbował. Tak to BH. A, a propos skosów. Zaczyna się. Nie. Zawsze te skosy, I know, right? Znaczy nie zawsze. U mnie też dużym problemem są te wall dash jumpy. Czy jak tam się ładnie nazywa. Albo to, że się odrobinę za bardzo śpieszę. Zastanawiam się, czy istnieje świat, w którym ten skok się da zrobić bez tego wall jumpa. Bo to wygląda, jakby trochę się go dało z bardzo precyzyjnymi skokami, ale jednocześnie nie jestem pewien. Tego na pewno nie daj, to nie wchodzi we chubę. Ulala. Ach. O! O Jezu. Ale robimy postępy. Więc nie jest źle. A tutaj też muszę zrobić tego wall dash jumpa. I muszę to odrobinę lepiej robić. Ach. Za nitko spadłem. Te wall jumpy są w tej grze bardzo precyzyjne, bo zazwyczaj mamy dosłownie wymaganie, żeby się odbić od jakiegoś jednego piksela. Tak jak tutaj na przykład. Za szybko. Skosidło. Znowu skos! Potrzebuję tutaj kupić specjalnie do telesy jakiś kontroler, który ma oddzielny te. Oddzielny krzyżak. Przysięgam. Jak widzę tego typu rzeczy. Za szybko. Zacznę się zastanawiać, czy tutaj to się da zrobić bez tego. Bez... o Boże. Bez wall dash jumpa nie wygląda, bo tam jest zdecydowanie za wysoko. Jest to może... wezmę tutaj, przejrzę. Bo tak, tu byłem. Tutaj trzeba zrobić wall dash jumpa. Tutaj muszę... Wydaje mi się, że tu mogę spaść po prostu. I stamtąd możliwe, że muszę zejść do jumpa. A i wtedy widzę, że tak tutaj pod skosem zgarnąć to do góry. Zgarnąć to. Tutaj mogę... Na opartego mogę nawet od dołu skośnym dash jumpem w prawo, potem w prawo. Tutaj w prawo do góry. Zgarnąć to. Tutaj muszę na pewno zgarnąć od lewej strony i zrobić tego dash jumpa.
Względnie jakbym się bardzo upadł, to mogę się chyba chwycić ściany, znaczy tej blokady. I potem mieć chwilę na zastanowienie się. A, za nisko. Skosy, pokłóźnij mnie z kosami. Przez te skosy mam wrażenie, że w tej grze dużo lepiej by się grało na klawiaturze, ale jednocześnie wiem, że ja nie potrafiłbym. No, że szkoda. To jest bardzo precyzyjne. Wydaje mi się, że jak tamten fragment zrobi, to potem będzie nieco łatwiej. Albo inaczej, jak się nauczę go robić, bo jak raz go zrobię, to pewnie tego nie zrobię od razu. Ale że jak się już nauczę to robić, to że będzie nieco łatwiej. Chciałem powiedzieć, że takich tutaj, ale tutaj też ewidentnie widać, jak mi dobrze wychodzi. Za szybko. Muszę to robić nieco później. Ale nie aż tak. Chyba, że ja muszę wejść, to właśnie ukośnym dash jumpem. A może? Jeżeli tak, to mi to teraz zdecydowanie nie wyszło. Ale mogę popróbować sobie tym ukośnym zamiast pionowym. Nie, nie, zdecydowanie nie. Ukosem chyba się nie da. No właśnie zauważyłem. Ale sprawdzić nie zaszkodzi. Teraz już wiem, że się nie da, więc będę próbował tylko pionowym. Szybko. Za późno. Ale się udało, więc jest progres zrobiony. O tyle dobrze, że to nie jest tak, że tkwię cały czas w jednym miejscu. Wydaje mi się, że ja tam mogę się złapać tego. Tylko muszę to zrobić miarę precyzyjnie. Tylko właśnie trzeba to zrobić miarę precyzyjnie. Za wcześnie. Co to było? Co to było? Ja się grzecznie pytam. Pójść na tym razem. Miałem taką serię w pewnym momencie, że nie całkiem dobrze wychodziła, a potem przestało. A propos. Najgorsze to, że ja widzę, że ja robię strasznie głupie błędy.
Bo jeżeli wywalam się tutaj, to jeszcze jak ci mogę, bo to jest precyzyjny skok, ale jeżeli wywalam się na przykład na tym, że nie robię odpowiednio dalekiego tego skoku w lewo czy coś, to wtedy się z sobą źle czuję. Dobra. No! Było blisko. Znaczy najgorsze jest to, że to nie było wcale aż tak blisko, jak mogło się wydawać. Bo tam wydaje mi się, że trzeba jeszcze to chyba kombinować z tym, jak to się robi. Że na raz może być niemożliwe zrobienie tego. O Jezu, za nisko spadłem. Za późno dasza zabiłem. Ulala. Chyba nie puściłem graba. Za wcześnie. Za wcześnie znowu. Cześć, Boksa, witam. Czemu ja to znowu zabiłem? Takie błędy chyba mnie bolą najbardziej, gdzie to jest taka czysta głupota, a nie jakieś te, a nie jakieś braki w precyzji. Dobra, jeszcze raz. Czemu pod kosie, od kiedy taka rozgrywka w sobie? Zrobiłem to trochę bardzo spontanicznie i nie spodziewałbym się, że te sim będą jakieś częstsze, albo ogólnie, że w ogóle będę ich miał więcej. Wow. Let's fucking go! Czyli da się to zejść na nas. Nice. Dobrze wiedzieć. Wyjebek zdecydowanie za dużo. Tylko 320? No to jest. Boję się, co będzie dalej. Aha, już widzę, co będzie dalej. Nie wiedziałem, że to jest Seaside. No właśnie, to jest ten problem, że tu są... bardzo intensywne Seaside'y. O Boże! Widzę, co trzeba zrobić, ale nie podoba mi się, że trzeba to zrobić. Ogólnie, jak już mówiłem, nie przepadam za tą mechaniką i bardzo często mi ona nie wychodzi tak, jak bym chciał. Więc kiedy gra mi każe ją powtarzać kilkukrotnie, to nie czuję się z tym zbyt komfortowo. Nie. Tak. Oho. O Boże. Trzeba po pierwsze lecieć. Za szybko. A, po skosie mi wyszło niestety. Ulala. O Boże. Najgorsze jest to, że ja do sterowania piórkiem zawsze się przełączam na analog i muszę szybko potem wracać na krzyżak. Nie potrafię piórkiem za cholerę sterować się krzyżakiem. Więc tutaj będę miał dość spory problem, coś czuję.
Chyba, że będę próbował analogiem to robić, ale... O Boże! Okej. Okay. Muszę się chwytać ściany, muszę pamiętać, żeby do lewej strony się ściany chwytać. Chwytać się ściany z lewej strony. O piórku ściana z lewej strony. Ściana z lewej... tutaj dalsze jest potrzebne. Right. Boję się zapytać, co będzie na ostatnim ekranie. Ja właśnie wyskoczyłem z piórka w kolce? Niebieski kwiat w kolce, niebieski... Tutaj nie ma niebieskiego kwiatu nawet. Taga jest dla mnie zbyt precyzyjna. A potem co dziwne, że 500 wyjebek. O, dobra. A, fak. Ale są kolce, to prawda. Kolce jest aż za dużo. Kolce. Za szybko. To nie jest... Ten segment nie jest trudny, come on. Rób go częściej, szczędziej. Częściej, Mekis. Nieprzemnie. Wydaje się, że ja tam mogę pospaść. I nie muszę nawigować. Nie, tu musiałem akurat. Dobra. Okej, mogę chyba wejść po piórko, tak, bo ono się spanuje. Dobra. Let's go. I to będzie chyba ten długi segment. Okej, czyli to muszę na początek zacząć na dole. I muszę go od razu do dołu zdjąć. O mój Boże, to nie będzie fajne. To jest chyba to, czego tego ode mnie oczekuje, right? Że ja tu wezmę i go wezmę tak, tak. Tak. Ma wrażenie, że powinien sobie przejrzeć lunetką. O Boże. Pierwsze dwa na ogół nie są aż takie złe, chociaż pierwszy 500 był tragiczny. A Boże, bo ty nie w tę stronę jedziesz. To co ja z tobą muszę zejść w takim razie? Na pewno tu. Tu go wziąć nie tak, tylko od dołu. Chyba w tę stronę. Tylko niżej. Ach. A, to wola. Pierwszy ekran w 8C to mem, boję się. A, bo w kolce też były. Okej. Okay. Zdążę? Powinienem... Nie. Za daleko odrobinę byłem. Bąk. Do góry. O Boże. To wygląda absolutnie paskudnie. Bąk do dołu. Bąk tu. Wolałem teraz, kiedy nie wymagało od gacza robienia 15 ekranów po sobie. Nie będę kłamał. Ach. Do góry.
A nie mogę spaść od razu, tylko odrobinę dalej. Dobra. To mnie zabije. Za szybko. Ulala. To się da uratować, bo to się zespawnuje. To jest trochę daleko. Ale dobra. Chyba muszę to zrobić tak jak teraz to zrobiłem, tylko że jeszcze potem Eldasha do góry. Więc imo to nie był zły pomysł. Zobaczymy w praktyce. Nie. No i tutaj. Bąk. 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 Skąd mi wszedł? Nie zdążę chyba. Jep. Za daleko było do mina, żeby się wyrobić. Tą. Skosik. Do góry. Do góry. O Boże. Co to miał przez to na myśli? Ach. Góry. Za wcześnie. Za późno. Muszę szybciej spać z tego. Tak. Tak. Tak, 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 tak. A, Scott mi szedł. Wiecie co? Wezmę sobie przejrzę, co tam jeszcze dalej jest. Bo tak, do tego momentu widzę, co trzeba dojść. To mi tu zjedzie. Będę musiał wejść tu na górę tego, jak spadnie. I odbić to w prawo. Podejdzie, ja to będę musiał w prawo odbić na tej wysokości? Bo to wygląda bardzo dziwnie. O Boże, jeszcze aż tyle trzeba będzie tutaj. O mój Boże, czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Ile tego etapu jeszcze jest? Nie wiem, wspominałem, ale nie lubię za to slajdów za bardzo. Za nisko. Tak, tak. O, za późno tego Eldasha zrobiłem. Bo. Co ja właśnie zrobiłem? Nie wiem, co ja właśnie zrobiłem. To był. Na pewno popełniłem błąd, ale to inna sprawa. To jest tak, ciebie tu, do góry. Tu, tu, tu. Muszę w lewo, nie do góry. Tak, tak. O nie, za wolno spadłem w lewo. Sami mam wrażenie, że bardzo wyłączam myślenie odnośnie tego, co powinno być moim następnym krokiem. O Boże. To się dało jeszcze datować bez śmierci, ale skopałem. Ach. Góry. Tak, tak. A w końcu się skopałem. Za wcześnie odrobinę. Bąk. Bąk. Bo. Od dołu się wpiłem, o mój Boże. Ach. Góry. Scott mi wszedł. Wspominałem ostatnio chyba u Tywika, że jakaś połowa moich T-side'ów to jest Scott mi wszedł. Wtedy, kiedy nie chcę, żeby im wszedł. Dobra.
Ach! Czyli chyba muszę odrobinę wyżej i się prawej strony chwycić. Bo on inaczej nie przejedzie. Okej, okay, to nie wiem co zrobiłem. Zamyśliłem się. Nad swoimi dalszymi krokami. Tak. Skosy! Aczkolwiek w tym przypadku czułem nawet na palcu, że mi skos wejdzie, więc mogę winić tylko i wyłącznie siebie, a nie padzioszka. Bo... Wydaje mi się, że masz wyskoczyć z niego. Pewnie tak! Mam wrażenie, że tutaj powinien się wejść, ale gra mnie oszczędziła. Kurde. To chyba było jeszcze do odratowania. Ale to nic. Za wcześnie. Nie wiem, czy nie jest za późno. This is fine. Nie jestem pewien w tym momencie, ja się muszę w niego doszować, to jest najgorsze. W sensie... Gdzie on już zdąży przelecieć przez ten środek? Bo tu jest za nisko. Czy on tą górną część rozwali, czy nie? Byłem śmieci wyrzucić brata ma tu, teraz. To długo byłeś w śmieci, bo to serio jest już od pół godziny. A, że w ten sposób, że muszę wyskoczyć, że ten... to brzmi niepokojąco. Kwestionuję. Wykorzystać pęd. Już widzę, co masz na myśli i nie podoba mi się ta perspektywa. ale zobaczymy. Spróbuję. Jeżeli mi się uda dojść jeszcze do tego momentu. Ała. Bąk. Bąk, bąk. Bąk, bąk. Bąk. No, rzeczywiście to jest to. Szkoda, że tutaj checkpointa nie ma. Przydałby się. Dobra, teraz jak ja to mam zrobić? Mam pewne podejrzenia, jak ja to mam zrobić. Mam wrażenie, że w każdym z tych przypadków muszę jakoś od dołu się odbić od tej kulki i to mnie bardzo niepokoi. Imbifer jest... Nie, to Seaside, nie spodziewałem się, żeby to był checkpoint. A nie, jest checkpoint, wow. Tego się nie spodziewałem. Taka jest dla mnie zbyt łaskawa dzisiaj. Dobra, to tak. Tu muszę... Nie tak. Tak, 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 tak. Za szybko. Tak, 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 tak. A, kurde. Bąk, 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 bąk. Jeszcze raz. Co nie to się upewnię co do jednej rzeczy. Eee...
Wydaje mi się, że mogę tutaj... Nie, tutaj muszę zrobić tego śmiesznego wall dash jumpa. To widzę już. A, powinien zejść dasza. O, nie sięgnę. Szczerze mówiąc, jeżeli zignorujemy tego World of Jumpa, to ten segment nie wygląda jakoś bardzo paskudnie. Z podkreśleniem słowa bardzo paskudnie. Za nisko byłem. Bąk. Nie zrobię tego. Muszę bardziej stawić stronę. Bąk, 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 bąk. Ulala. To mnie odbiło dużo bardziej niż myślałem, że odbije. Bąk, bąk, bąk. Bąk, bąk, bąk. Za późno. Zabiłem dasza. Teraz to tu. Za szybko. To nie jest aż tak precyzyjne i to mnie denerwuje, jeżeli chodzi o mój brak umiejętności. Bo gdyby to było jakieś bardzo precyzyjne, jeżeli chodzi o te skoki, to bym zrozumiał, że mi tak nie idzie. I proszę mi nie wytykać tego, że teraz nie robię tych skoków, bo wiem, zdaję sobie sprawę. Goddammit. Hop, hop. Bardziej od prawej strony. Tak bardziej od tej strony. Za daleko. Ulala. Ajej. Hop, 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 hop. Ależ mi skos szedł. Wydaje mi się, że jakbym zrobił tego dasza w lewo, tak jak chciałem, a nie pod skosem, to mogłoby mi wyjść, ale wyszedł mi skos i z tego wyszło Lipton. A to przemilczę dla własnego dobra. Dobra. Bąk, bąk, bąk. A tutaj muszę... Nie mogę się chwytać, tylko muszę zrobić World of Jump. A, zapominam o tym. Moje palce nie są gotowe na to, że muszę tam zrobić World of Jump. Dammit. Ulala. Wydaje mi się... Nie jestem pewien, czy to nie jest tak, że jak robię dasha, to to niweluje odrobinę pędu. O! Dammit. Byłem blisko. Bąk, bąk w dół. Bąk znowu w dół. Bardziej od prawej strony. O tu. Bąk. Za szybko. Nie, nie, nie. Tak. Bąk. Za późno. To było zdecydowanie za późno. O, o, o! Nie! Tak!
Boże, już myślałem, że znowu zdaję to, co parę razy miałem w 4T. Bo parę razy mi się w 4T coś takiego zdarzyło, że... się odbiłem od serca, przez niej przedaszowałem. Zapalę sobie światło. Teraz najlepsza zabawa. Z tego co widziałem. Bardzo mało wyjebek jak napisać. Powiem tak, jak na to, że to Seaside, jak na to, że to ja grałem, to wyjebek jest bardzo mało. Spodziewałem się czegoś znacznie gorszego. Gdyby nie było tego checkpointa, to o Jezu. Dobra. A propos najlepszych segmentów z Wall Dash Jumpami, ej? Aha. Nope. Tutaj mi nie wchodzi. Nope. Muszę szybciej to robić. To chyba w jednym pędzie trzeba. Nie, tak tego nie zrobię. Ja mam na 630 z hakiem? Jakoś tak. A Boże. Bo to mnie za bardzo do prawej strony odrzuca i to mnie gubi. Nope. Tutaj jest o tyle, powiedzmy, przyjemnie, że jeżeli się nie złapiemy albo nie zrobimy tego odpowiedniego wall dash jumpa, to możemy się w miarę bezpiecznie cofnąć tutaj na dół, więc nie nabijamy sobie za bardzo licznika zgonów. Tylko po prostu powtarzamy to w ten sposób. Ale jakby to się dało złapać, ale to jest idealnie na tej upierdliwej wysokości, że się nie da. Oho, come on! Tutaj do góry swoją drogą trzeba lecieć. A nie w prawo tak jak ja chciałem. Więc w sumie to może i lepiej. Czy ja mogę... Ja mogę tu ratować w sumie. Teraz jak o tym myślę. W ten sposób. Dobra, nie w ten sposób. O, Boże. Stąd nie, więc spokojnie. Nope. Co tu się stało? Kletnie z kołnierze w polotem, oj tak. Nope. Czy tego się nie da w ten sposób podatować? Powinno się dać chyba. Nie wiem, to wygląda jakby powinno się dać to odratować, ale ewidentnie mi nie wychodzi. Za późno. Mi się wydaje.
Oczywiście, że zostałem brutalnie spingowany przez to, że gram w CLS. Kto by się spodziewał? I mean, jestem sam sobie winien, bo już kilkukrotnie mówiłem, że idę w diabły z tą grą. Biorąc pod uwagę, jak mi idą te Wolder Jumpy, to chyba powinienem po prostu był to zrobić. O Boże. Nope. Zastanawiam się, czy to się... To powinno się dać zrobić. Ach. O mój Boże. Nie spadłem w klejnot. A po C-Side, I mean, jeżeli zrobi C-Side, na co się w chwili obecnej nie zapowiada. Jezu. Jezu, ile tu tego. Oj, shit, nie robię C-Side'ów. Wiedziałem, że powiem tak, ja widziałem, jak wyglądają C-Side, bo stwierdziłem, że tej gry nie przejdę, więc sobie zobaczę, jak to przynajmniej wygląda. I to mnie utwierdzało przekonanie, że nie powinienem tutaj tego robić. Tak jak widać, nie trwało długo. Ulala. Tak to zdecydowanie. Pong, pong, nie. To mi nie daje człowieka od tego. Ha! Czemu to mi nie daje człowieka od tego? Aha. Rozumiem. Czyli chyba muszę po prostu trzymać szałkę w lewo. Bo z jakiegoś powodu inaczej mi tego nie zaliczę. Pomimo, że tutaj mi zaliczę normalnie. Dziwne. No, bo to samo zrobiłem. Nope. Tutaj też muszę zejść tego nieszczęsnego wall jumpa. Znaczy, dash wall jumpa. Czy ja w ogóle będę miał na tyle dużo? Będę miał. To muszę to zejść precyzyjnie. A z precyzją mnie jest niestety trochę na bakier. Ach.
To jest czas. A, że szkoda. Oddatuję? Tak, oddatuję. Ale był progres, więc nieźle. Nope. Od czego to zależy, czy ja się odbiję, czy nie? Bo czasami mam wrażenie, że powinienem się odbić, a odbijam się praktycznie pionowo. I w sumie to nie wiem, co się dzieje. Chciałbym wiedzieć, co się dzieje, ale nie do końca. Rozumiem. Case in point. Nope. To chcę posiedzimy na tym pierwszym ekranie, co? Chyba, że nauczy się robić te dash wall jumpy. A póki co na to nie wygląda. Ulala, jeszcze kosik tak ładnie wszedł. Wyszło, ale nie byłem pewien, czy wyjdzie, więc się zawahałem. Zawahanie to najgorsze to... Excuse me? To najgorsze... Czemu ja takie przestałem? Gra mi się popsuła. Nie, to ja jestem głupi. To ja się popsułem. To się dużo łatwiej robi, mam wrażenie, ciągi niż jak próbuje się odatować ładnie. No. Nie. Okej, żyję. A ja stąd się deletować chyba. Fajnie w ten sposób. God damn it. Oh, let's go. O Boże. Ja to muszę w ciągu zrobić. W sensie, że tak, nie tak. Coś takiego, muszę to iść tylko tutaj chyba bardziej pod skocem do góry. O, coś takiego. No dobra, i teraz najśmieszniejszy ekran w całych Seaside'ach. Wyżej muszę. Nie po skosach. Tu do góry muszę. To jest straszliwie precyzyjne, jak ten mam wrażenie. I przysięgam, że kiedyś się nauczę wybijać z tych chmurek, ale to jeszcze nie jest ten dzień.
Muszę chyba podchodzić się do góry to robić. O, nie chciałem drugiego dasza to robić. Ta. Gdzie ja tam mam przeskoczyć niby? Chyba, że... Nie, to nie wpada. Teraz się zobaczę. Jeszcze raz. Jeżeli tam dojdę. Jeszcze raz. Obawiam się, że widzę, czego tego ode mnie oczekuje i mam nadzieję, że się mylę. Maksymalna wysokość mamy chmurka wracam. Ja wiem, tylko to jest też dość precyzyjne. Nie miałem już dalsze lightning. Czemu skos? Czemu skos? Czemu kurwa skos? Bo... Czemu skos? Bąk, 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 bąk. Ciekawe jak Seikowi będziesz, bo na pewno lepiej ode mnie, bo ogólnie widzę, że Seikowi teraz idzie dużo lepiej niż mi. O Boże, to tu tak to trzeba zrobić? Ja nie myślałem, że ja się tam zmieszczę, szczerze mówiąc. Ale stwierdziłem, że sprawdzę i ewidentnie się zmieszczę, ale o mój Boże. A byłem za nisko. To jest jeden z tych segmentów, gdzie mam wrażenie, że dużo wygodniej by mi się go na klawiaturze robiło. Głównie dlatego, że póki co nie wymaga chwytania się niczego. Ale jednocześnie nie jestem pewien, czy nie bałbym się robienia w kosów na klawiaturze. Wiesz co, sprawdzę jedną głupią rzecz. Okej, nie będę sprawdzał jednej głupiej rzeczy, bo nie przyzwyczaję się. Zastanawiałem się, jak mi na analogu będzie szło. Wow. Pa, 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 pa. Pong, pong, pong. Za szybko. Za wolno. Za mało w prawo się wybiłem, o tak powiem. Chyba zacznę robić po tym podkosie, bo mi to lepiej wychodziło. Nie wiem, czy tutaj też nie muszę podkosie tego zabić. Coś ten deseń. Kurde, wiecie co, zerknę sobie jak długi jest ten fragment. Bo jak każdy on jest bardzo długi. Tu byłem, to jest ostatni fragment, w którym byłem, więc tutaj się robi tak, tu się spada, tu się do góry wybija, tu się trzeba wbić pewnie z kosem i do góry się odbić w lewo. Tu się odbić z samej tej wyrzutni, spać na dół, zrobić w prawo Erdasza i potem znowu w prawo Erdasza. Na chmurkę. Z chmurki można się wybić w miarę krótkim skokiem i tutaj na górę. Tutaj, o ja pierdolę. Tutaj zabicie tego World Dash Jumpa. Chwycić to. Pewnie od dołu trzeba także na chmurkę. Nie odważę się o stwierdzenie, że tutaj da się dołem to przeskoczyć. O Jesus. To jest paskudnie długie. Popróbuję jeszcze parę razy. Zobaczę jak mi będzie szło. Zależnie od tego jak mi będzie szło, albo popróbuję dłużej, albo skończę.
Czyli to jest takie precyzyjne, to muszę przyznać. Paskudnie się z chmurki wybiłem. Hop, 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 hop. To za nisko? Nie, mieszczę się. A tutaj odrobinę za szybko zabiłem do jumpa. Hop. Pamiętam ten skin, ale szczerze, to nie pamiętam, czy go ukończyłem. To jest jeszcze witam. Szczerze mówiąc, to się nie dziwię, biorąc pod uwagę, jak przyjemnie się go robi i jak długi jest. Powiem szczerze, że gdybym miał oceniać teraz na tutaj samych Seaside'ów, to nie wiem, czy powiedziałbym, że to jest gra, którą lubię. Bo jeżeli oceniać A-side, to jest naprawdę bardzo przyjemna gra. Jeżeli oceniać B-side, to w pewnych momentach zaczyna się robić irytująca. Jeżeli oceniać C-side, to jest to typ gry, za którą po prostu nie do końca przypadam przez to, że to są długie segmenty, które nie mają checkpointów. I wymagające, nie powiem, że pikselowej precyzji, ale nie jest daleko od tego. Nie zmieszę się. A na Farwell siada psycha. Farwell właśnie pod względem... Może jeżeli Farwell nie jest aż taki zły pod względem precyzji, tylko bardziej pod względem tego, że... Znaczy, wiadomo, zależy gdzie, tak, ale że po prostu są momenty, gdzie... Jest jakieś 30 ekranów na do zrobienia. A znowu. Goddammit. Przynajmniej z tego co pamiętam, jak Krystiana oglądałem, to tak to mniej więcej wyglądało. Za szybko. A to z kolei za wolno. Zostałem wyfiltrowany. I mean, powiedziesz, że zostałeś wyfiltrowany na Farwellu, to moim zdaniem lekka przesada. Filtry zazwyczaj są gdzieś bliżej początku gry, jak kolega Balteusz chociażby w tym, w Armored Core. A, znowu to samo. Nie wiem, czy ja mam tam zrobić właśnie dwa takie... A, gadamy. Dwa... horyzontalne i wertykalne, czy któryś musi być ukośny z tych skoków. Bo mam wrażenie, że tam trzeba zrobić pionowe i poziome, nie w tej kolejności, poziome i pionowe. Ale jednocześnie mam wrażenie, że to nie do końca aż odchodzi w Farwella, przecież na Farwellu była większość memów taśrowych. Ja nie wiem, czy taśrow... Powiem szczerze, nie pamiętam, czy Tasiot przechodził całe CLS. Ja głównie pamiętam, że on Farwella przechodził. O Boże, to było za bliskie. A to było paskudne. I wydaje mi się, powiem więcej, że większość z tych memów była dokładnie na ostatnim ekranie, który jest najdłuższym w całej grze chyba. O Boże, czemu skos? Czemu skos? Ja się grzecznie pytam. Montuskawy też robił, o Boże. Moonbeam jest to ostatni ekranie, prawda?
Mój święty Boże. Czy da się jednocześnie przejść etap i zabić Mumberę? Fajnie, że da się was złapać na streamach. No ja się staram w miarę regularnie streamować na tyle, na ile grafik mi pozwala. Dzisiaj jestem wyjątkowo o tej porze, bo normalnie mam pracę w godzinach popołudniowych w tygodniu, a tak to moje streamy są w weekendy tylko popołudniowe. Wiem, że to nie jest wygodne dla widzów, ale jednocześnie jeżeli chcę streamować cokolwiek, to nie mam wielkiego wyboru. Możesz przejść checkpoint, zebrać, a to przynajmniej o tyle dobrze. Za nic, skoro robię tego dasza pierwszego. O Boże, to było paskudne. Hop. Hop. Za szybko. Z tym, że ciężko z czasem, to mam wrażenie, że to jest oznaka tego, że ludzie dorastają. Bo sam też się czasami łapię nad tym, że mam dużo mniej czasu niż jak byłem chociażby na studiach. A, gadamy. Bo wiadomo, praca 8 godzin dziennie jednak trzeba. I przez to ciężko jest znaleźć czas na wiele rzeczy. Jezu, to było paskudne. To z mojej strony. Nawet nie blisko, by the way. Czy ja tam mam zrobić kost, czy poziomo i potem pionowo? Czekajcie, wezmę spojrzę lornetką. Jak to wygląda? Bo to jest nie tu. Ile? Bo ja tu się odbijam, tu, od tu do góry. Tutaj. Nie no, tutaj jak zrobię poziomo, to się wbije w te kolce na dole. Czyli chyba muszę chwilę poczekać, aż odrobinę spadnę i wtedy zrobić dasza pod kosie. Bo poziomo to nie wygląda, żeby się dało zrobić, chyba że od razu na początku poziomo i potem do góry, do tej drugiej wyskoczni. Ha, zobaczymy. Mogę zauważyć, jak gram w Celeste, że bardzo dużo sieciałem wyginam przy skokach. Tak jakby to miało pomóc. Trochę jak to, że jak się gra w wyścigówki i się skręca, to się skręca całym ciałem. Jakby zdaję sobie sprawę, że to nie pomaga, ale i tak jakiś taki odruch jest wyrobiony. Za bardzo w lewo. To jest chyba jeden z bardziej precyzyjnych seaside'ów do tej pory. Bo w wielu innych miałem wrażenie, że większym problemem było rozkminienie, jak trzeba to zrobić. Jak już się miało jakiś pomysł, to że to szło. A tutaj mam wrażenie, że nawet pomimo tego, że widzę, jak to zrobić, to i tak decyzja jest praktycznie na każdym kroku dość spora wymagana. Jak widać na załączonym.
zasadzie z hotelu. Ja chyba dużo gorzej miałem. No jeżeli chodzi o te offside z B, znaczy z B, z dwójki, to było Old Zones bodaj? Znowu to samo, Jezu. Czemu ja tak bardzo w lewo próbuję? Pasomówki cyklowe przeszkody są dla mnie tragedia. Czy ktoś powiedział kor? 8B. Czemu ja znowu to zrobiłem? Mój święty Boże. Za nisko chyba się wybiłem, żeby już się z tym wyrobić. To było zbyt optymistyczne. To było zdecydowanie zbyt optymistyczne. Hop. O Boże. To było zdecydowanie zbyt na krawędzi i mam wrażenie, że mi się to odbiło przy tym drugim skoku. Jesus. Jakbym był młodszy, to te skoki nie byłyby takie trudne. Teraz inne kłamstwa, które sobie powtarzam. Ale tak szczerze, to mam wrażenie, że ja to bardziej próbuję na jakąś pamięć mięśniową sobie wyryć. Aniżeli jakoś na refleks na przykład, albo na precyzję. Że w pewnym momencie będę te skoki robił, bo będę miał opanowane tak w nerwach bardziej niż w mózgu, że tak to ujmę. A znowu skos. Dlatego ja też podejrzewam, że ja w porównaniu do Civica będę miał dużo więcej wyjebek na wszelkich etapach w TLS. Bo mam wrażenie, że Civic bardziej się powiedzmy uczy i wykonuje je precyzyjnie, a ja się uczę przez śmierci. Aż w końcu wyjdzie. Za szybko robię tego dash jumpa do góry. A tutaj za bardzo chciałem optymistycznie podejść. Ulala. To się wydaje, że niby już tyle razy to zrobiłem, więc nie powinno to stanowić jakiegoś większego problemu, ale mimo wszystko jest to problem. Ula, teraz to za dobrze to zrobiłem. Uff. Właśnie sobie wyobraziłem, co by było, gdyby chcieli dodać na przykład jeszcze truskawy do zbijania w B-side'ach czy w C-side'ach. Przecież to by była kompletna mordęga. Nie mówię oczywiście o złotych, tak? Bo o złotych ja nawet nie mam zamiaru myśleć. Ale takie zwykłe truskawki, które mogły być jeszcze trudniejsze niż normalnie są te etapy do przechodzenia. Boję się o tym myśleć. A jednocześnie domyślam się, że są ludzie, którzy to modują, żeby rzeczywiście były takie rzeczy. Skos! Czemu skos? Jezus, skos! Aż mi te skosy paskudnie wchodzą wtedy, kiedy nie chcę.
A wtedy, kiedy chcę, to nie podoba. O, Boże. Za mało. Powoli czuję, że moja ręka może się nie nadawać do grania w Celestii, trochę mnie to niepokoi. Chciałbym sobie załatwić jakiś konsoler, który nie ma łączonego krzyżaka. Tylko żeby każdy przycisk był tak osobno, że w ogóle nie wpływa na pozostałe. Bo mam wrażenie, że z tego wynika jakieś 90% moich problemów ze skokami. Celest. Znowu to samo. To też jest swoją drogą tyle ciekawe, że słyszałem, że ludzie mówią, że krzyżak w DualShockach jest ten, że ma każdy przycisk osobno i że wolą przez to Xboxowy, który ma to ten, który ma to jako jedno kółko niby. No właśnie mówię, ja gram na DualShocku i wciąż ja czuję, że wciskam tylko jeden kierunek, a wciska mi się jeszcze drugi przy okazji. Więc potrzebowałbym czegoś bardziej, coś jak Joy-Con od Switcha. Też tam każdy kierunek jest dosłownie osobnym przyciskiem, a nie jest na krzyżaku. To Joy-Cony mają te dwa problemy, że ich nie podłączę do kompa i że... I że te przyciski są naprawdę małe. Podejrzewam, że jakieś takie kontrolery się znajdą, ale musiałbym się odejrzeć po prostu. Ajej. Najgorsze jest to, że ja czuję, że tam, gdzie ja się teraz wypierdziałem, to powinienem dochodzić praktycznie albo za każdym razem, bo gdzieś to drugi raz, a tego nie robię. Czy ja też szybko robię te dash jumpy do góry? Tutaj czy? Bo zastanawiam się, czemu ja tego nie przeskakuję zawsze. Hop. A teraz przeskoczyłem na przykład. Hop. O! A znowu! Znowu. Za szybko. Ula, teraz to się paskudnie odbiłem. Bardzo nisko. Fajny ten czas. Wciąż wydaje mi się, że Kaizo jest z definicji trudniejsze przez to, że jest na życia. Jeżeli ktoś nie gra na state'ach. Więc w Kaizo dużo łatwiej jest po prostu nie przejść etapu przez to, że ma się tam 3 życia, czy ile się dostaje na początek. Bo jeżeli miałbym porównać, to wydaje mi się, że mimo wszystko Kaizo będzie miało łatwiejsze skoki, tylko no życie jest dużo mniej. Nie mówię oczywiście o każdym Kaizo, bo pewnie znajdą się jakieś spore Kaizo podobne, zwłaszcza w Mario Makerze, które pod tym względem są jeszcze gorsze. Za bardzo w lewo, goddammit. No!
Cholera. Ale był progres. Więc to tyle dobrze. Jak widzę, że jest progres, to nie jest źle. Bo dużo gorzej jest, kiedy nie ma progresu. Tu nie stałe siły! Zależy, to zakaże sobie z zamiarem używania state'ów. Szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że sporo kajzo podobnych jest zamysłem, że state'y nie będą używane, tylko że ludzie się nauczą przechodzić cały etap na jednym życiu. Coś trochę jak Celeste ze złotymi truskawkami. To też jest tak, że istnieje to dlatego, że twórcy założyli, że da się to zrobić na jednym życiu. Oczywiście część jest zrobiona na tej zasadzie, że ten, że zrobienie tego bez state'ów będzie absolutnie prawie że niemożliwe, tak? Ale czy nie można powiedzieć tego samego o takim Celeste na jednym życiu? Znowu, ale coraz bardziej konsekwentnie dochodzę do tamtego miejsca, więc nieźle. I znają życie, jak tylko to powiedziałem, to zaraz szybko się zacznie sypać. Skos. A, za szybko. Bateria zjecha, więc ja zmykam. No spoko, trzymaj się, dzięki, że padłeś. Zwłaszcza, że ten dzisiaj Steam to trochę taka partyzantka z tym, że... No i nie pamiętam, czy mówiłem, że Steam będzie w innych godzinach, przez to, że mnie nie ma w okresie świąt. Więc i tak doceniam, że parę osób przyszło. Aczkolwiek coś czuję, że sam sobie dam jeszcze parę prób i chyba też będę się wybierał. To było za bliskie. Za wcześnie zabiłem dash jumpa tego skośnego. O, prawie! Było blisko. A, myślałem, że się zmieszczę. Gdzie był announcement Black Ops Steamu w święta? Ja zawsze daję znać na ostatnim Steamie przed świętami. Albo przed jakąś nieobecnością. Bo zakładam, że ludzie generalnie są... Większość osób wiem, że jest na większości Steamów, więc dajmy na to, jeżeli nie będzie Steama sobotniego, to zazwyczaj o tym mówię. Jeżeli to jest dłużej planowane, to w sobotę, jeżeli nie, to w poniedziałek albo w środę. Kurde. Nie wiem, dlaczego mam wrażenie, że przez Banga na czym się zrobi tego streama w przerwie przed polowania sosowego bossa. Żeby sosowi bossowie byli tak trudni jak Celeste, to bym miał dużo większe problemy z treningami. A mi Bad of Chaos to jest praktycznie platformowy boss. Za bardzo w lewo. Hej, Gagat, witam. Do BGR-czka Gana. Mam swoje opinie na temat Seaside'ów,
ale jakaś część mnie po prostu nie pozwala mi się poddać. Nawet jeżeli jej mówiłem już sobie jakieś parę razy, że nie będę sobie robił tej krzywdy. Czemu ja skakałem? Nie powinienem skakać. Powinienem zrobić mały skok tam i podwójnego L-dasha w górę do tej wybijającej platformy. To jest to, co powinienem zrobić i nie wiem, czemu cały czas próbuję skakać z tej chmurki. I tak jak też chwilę temu mówiłem, że moim zdaniem Kaizo jest ogólnie prostsze, ale przez to, że ma życie, jest trudniejsze. W sensie, że same etapy, gdyby dać je do Celest, to byłyby łatwiejsze niż takie Seaside. To no wiadomo, jedno jest stworzone z myślą, że gracze będą umierać i mają nieskończoną liczbę kontynuacji, a drugie jest zrobione z myślą, że gracze mają tylko ileś kontynuacji. Nie macie. Za bardzo w lewo się tam odbijam. To trzeba dużo delikatniej robić niż ja to robię. Nie myślałem, że się wybiję od tej platformy, myślałem, że umrę. Więc już trochę byłem myślami na początku. Czy ja to mogę robić, bo matko fajnie, bo tak to trochę wyglądało. Najgorsze jest to, że ja wiem, że potem będzie jeszcze gorzej, bo jest ten głupi wall dash jump. I tak się go boję, nie będę kłamał. To był paskudny skos, ale czułem, że go zabiłem. Więc wina jest w tym wypadku tylko i wyłącznie moja. Ola, to było paskudne. Dobra, jak do za 20 nie zrobię żadnego postępu względem tego, gdzie byłem najdalej, to kończymy streama. Bo ewidentnie nie zapowiada się na to. A, tak myślałem, że muszę się wcześniej się w prawo kierować. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Za późno w lewo. Oj. To jest bardzo precyzyjny moment i chyba jeden z tych bardziej niewychodzących mi. Tam gdzie trzeba zajść szybkie lewo-prawo. Ach. O tu. Za późno, za późno, za późno. To było cholernie za późno. A znowu. Czemu ja tutaj cały czas się wywalam? No widzicie, cały czas w tym samym miejscu. Myślałeś może, że po prostu grać lepiej? Tak, myślałem. Szkoda, że za myśleniem nie przychodzą czyny. A nie wyrobiłbym się chyba tak jak... Myślenie nie boli. No, myślenie nie. Palc odgania w tyle z drugiej strony. Ja już czuję, że mój kciuk trochę odmawia współpracy. O ile byłoby łatwiej, gdybym po prostu grał na cholernej klawiaturze. Nie, no nie. Nie umiem grać personówki na klawiaturze.
Ależ skos, że to, mój Boże, to był paskudny skos. Boję się, ile już mam wyjebek na tym etapie. Wiem, że za dużo. To na pewno. Nie dziwię się, jak skończę gdzieś bliżej 1000. Najgorsze jest to, że ja tak zaczynam powoli grać automatycznie i widzę, że robię jakieś strasznie głupie błędy, których nie powinienem robić. Skosów nie liczę, bo skosy w 90% przypadków wynikają z tego, że mam tak złe palce. Ale też tak jak tutaj na przykład, że za późno w prawo odbijam, tego typu rzeczy. Dla mnie to paskudne. Za szybko dasz chyba. Szlak mnie trafi z tymi skosami! Ta nitko i tak się odbiłem. Tutaj za późno z kolei się odbiłem w lewo. Bałem się, że za mało się odbije, znaczy za bardzo się odbije w lewo, więc próbowałem to później, dojść i mi to wyszło jak wyszło. Co autor miał przez to na myśli? Wyłączył myślenie. Nie można wyłączać myślenia grając teraz. Proszę nie wyłączać myślenia grając teraz. O, come on. O, no momenta. Zazuszam sobie odrobinę rękę, bo... Czuję, że odrobinę nie domaga. Tam mówili, że przed intensywnymi ćwiczeniami trzeba odgrzewkę robić. Miej rację. To, że intensywne ćwiczenie może być coraz, to zupełnie inna sprawa. Te cholerne skosy, co ja z wami mam zrobić? A, za szybko próbowałem. Nie mogę tak panikować.
Dobór kost i czułem, że to wejdzie w kost, więc tutaj była moja wina. 100% moja wina. Za wolno w lewo. Zbyt optymistycznie to chciałem zejść. Bop. Ależ skos paskudny. Nie no, to już wygląda naprawdę paskudnie. Hop, za nisko. Dobra, trzy ostatnie próby. Dwie ostatnie próby. Ostatnia próba. Ten skos. Nie, dobra. Tak jak mówiłem, ostatnia. Ostatnia to ostatnia. Zapiszę sobie tylko, żeby przypadkiem nie musieć powtarzać tego segmentu. Z ciekawości, czy już minęli czas śmierci, czy jeszcze nie? Chcę zobaczyć tylko. 5 ostatnich? Nie. Chyba nie naliczę. Aż sobie czekaj. Return to map. Nie ma. Nie ma. Dobra. Na dziś to była tyle. Nie spodziewajcie się, że będzie więcej streamów. Teraz to jest taki bardzo spontaniczny i w ogóle. W środę wracamy o 10 z ZX Adventem. Mam nadzieję, przez miesiąc się może go skończę. Ale to jeszcze zobaczymy. A w sobotę postaram się skończyć Apokalips. To też zobaczymy, jak mi wyjdzie. A dziś to była tyle. Dzięki za przybycie. Trzymajcie się. Cześć.